Witajcie, kochani. Chciałabym podzielić się z Wami dzisiaj krótkim świadectwem przychylności Bożej, przychylności prosto z nieba. Dotyczy to poszukiwania mieszkania w Warszawie. Przed nawróceniem ten temat był dla mnie zawsze taki uciążliwy, taki frustrujący. Niestety nie udawało mi się znaleźć mieszkania od tak. Często też przemierzałam Warszawę wzdłuż i wszerz. Niestety, albo się oferta nie zgadzała, albo ktoś mnie uprzedził, albo były ukryte koszty. No, różne historie. Natomiast już jako nowy człowiek, jako człowiek odrodzony z Bożego Ducha, pełny w ogóle świadomości tego, kim jest, pełni władzy i mocy w Chrystusie, postanowiłam, że tym razem, i byłam przekonana, że tym razem będzie to wyglądało całkiem inaczej. I ustanowiłam to mieszkanie dla mnie, dla mojego męża w modlitwie. Następnie zaczęłam rozpatrywać oferty, które no, na początku mi się nie podobały. Ceny przede wszystkim mi się nie podobały. I no, chciałam mieć mieszkanie z aneksem kuchennym, salą z aneksem kuchennym, mniejszy pokój. Tak jak na początek z balkonem, dużym oknem i w niewysokiej cenie. I zaczęłam szukać. No, w krótkim czasie okazało się, że te oferty mi się już powielają, że nawet zapamiętuję, gdzie, jaka cena i nic się w tym temacie nie rusza. I pamiętam, że tak też w modlitwie powiedziałam do taty, że ojcze, ja w ogóle nie zgadzam się na te ceny. I w krótkim czasie po tej modlitwie, były to święta, pamiętam, wielkanocne w Polsce, i ponownie do tych ofert przysiadłam i znalazłam mieszkanie w nowym budownictwie, właśnie z takim układem pomieszczeń na zamkniętym osiedlu, i postanowiłam, że zadzwonię. Natomiast nie było tam numeru. Zacznę to, że były święta, więc pan właściciel nie podał numeru. Napisałam do niego wiadomość na portalu i podałam swój numer. Mój narzeczony wtedy stwierdził, zobaczył to mieszkanie, że to jest nasze mieszkanie i w ogóle dzwoni tam od razu. I po świętach, on też tak zadecydował, że po świętach, żeby po prostu do niego zadzwonić. Więc powiedziałam też do mojego narzeczonego, że będę pierwszą osobą, która do niego zadzwoni. Więc we wtorek po świętach postanowiłam, że dzwonię, umawiam się na spotkanie i jadę tam. I tak też zrobiłam. Natomiast spotkaliśmy się dopiero we środę rano. Pojechałam. Mieszkanie mi się bardzo podobało. Bardzo mi się podobało mieszkanie. Cena też była normalna. Okazało się, że w cenie jest też jeszcze miejsce parkingowe, jest też internet i telewizja. A więc wszystko się zgadzało. Tylko był jakby jeden problem w mojej głowie do przejścia, że była to Białołęka, czyli odległa, taka odległa dzielnica, duża, ale odległa. I ja zaraz w mojej głowie powstały różne myśli, że będę miała daleko do moich uczniów, że jak tutaj jest dojazdem, ciekawe jak tutaj, co tutaj w ogóle jeździ, dojeżdża i odjeżdża, więc nie mogłam tego przejść. Bo też uparłam się wcześniej na to, że chciałabym mieszkać nadal na Bielanach, gdzie też jest niedaleko, miałam niedaleko do kościoła mojego. No ale cena, miejsce i w ogóle bardzo mi się podobały, tylko no, ta bariera w głowie. Pamiętam też jeszcze właściciel wtedy obiecał, jakby gdybyśmy się zdecydowali na dłuższy wynajem, to nam zmniejszy ten czynsz po roku, że odmaluje nam ściany w tych pokojach, wymieni sofę, wybierze dywan, także full opcja. Pamiętam, że stałam w korytarzu i w ogóle zdziwiłam się, wow, to wszystko dla mnie. I pamiętam, że wyszłam z tego mieszkania, zadzwoniłam do mojego narzeczonego
był wtedy w delegacji, jakby musiałam też podjąć tą decyzję tu na miejscu. I pamiętam, że zapytał mnie, dlaczego, przecież to mieszkanie dla nas w ogóle, to jest nasze mieszkanie, przecież to wszystko się zgadza, przecież to efekt Twojej modlitwy, to jest odpowiedź na Twoją modlitwę. Dlaczego? No wracaj tam i w ogóle rezerwuj to miejsce. No ja się przyznałam, że to chodziło o, w ogóle chodzi o moje bariery w głowie, że to jest daleko i tak dalej. On mi to na spokojnie wytłumaczył jeszcze, że przecież mamy samochody i nie ma tragedii i fajnie, gdybyśmy mieszkali w takim spokojnym osiedlu, mieli taki swój azyl. No i to mnie przekonało, aczkolwiek kiedy się rozłączyliśmy, to miałam taką opresję, żeby zadzwonić do właściciela, jednak złamałam to i po prostu zadzwoniłam, powiedziałam, że się decydujemy. No i kilka dni później umówiliśmy się na takie jakby wstępną umowę, podpisanie takiego jakby potwierdzenia, że akurat ja wynajmuję to mieszkanie i wpłaciliśmy jakąś tam niewielką kwotę. I pod koniec maja skontaktował się ze mną właściciel. To też była niesamowita rzecz, ponieważ oni się jeszcze przenosili z tego mieszkania do swojego nowego. Troszkę to zajęło, ale pod koniec maja już prawie wszystko było gotowe. Zadzwonił do mnie i zapytał, czy mam garnki. Ja mówię, że no, tam coś mam, ale niewiele. To pani kupię. Czy ma pani sztućce? Ja mówię, no nie. To ja pani kupię. Czy ma pani talerze? Ja mówię, no kilka, jest tam miseczkę. Nie, to ja pani kupię. Kochani, ja byłam w totalnym szoku. Wiedziałam, że to w ogóle jest od Boga, że to w ogóle jest pełne zaopatrzenie, które mam w Jezusie Chrystusie, że gdziekolwiek w ogóle pójdę, gdziekolwiek w ogóle jestem, cokolwiek się w ogóle, czegokolwiek się podejmuję, wszystko jest zakończone w ogóle sukcesem. Są to piękne rzeczy, których doświadczałam w ciągu codzienności i niesamowite było dla mnie też w tym przypadku, jeśli chodzi o to mieszkanie. I pamiętam, że kiedy przyjechałam tutaj podpisać umowę, to stała już świeżo pachnąca sofa. Mieszkanie było w pełni zaopatrzone. Wszystko to, co obiecał mi, że kupi, zakupił do mieszkania. Mieszkanie było tak pięknie posprzątane, niesamowicie. Ja jeszcze no, wynajmowałam już bardzo dużo mieszkań w swojej historii, ale to mieszkanie było najpiękniej przygotowane, to mieszkanie było najpiękniej sprzątane. I po prostu miałam takie wrażenie, jakby dostała normalnie nowe mieszkanie do użytku. Jeszcze tłumaczył mi różne rzeczy tutaj, też sprzęt jest bardzo wysokiej jakości, jeśli chodzi o lodówkę, czy tam o kuchenkę gazową. I ja byłam w szoku, kiedy też mnie poinformował, że wyczyścił fugi w łazience. Także mieszkanie było lśniące, w ogóle piękne, pięknie przygotowane. Naprawdę mega, mega radość. W ogóle ja pamiętam, że stałam w tym mieszkaniu i miałam ogromny szok. Wow, to wszystko dla nas. Naprawdę codziennie dziękuję w ogóle tacie za to, że mamy tak piękne mieszkanie, że mamy takie, no, tak jak ja chciałam. Jest też balkon piękny, duży, jest tak jak chciałam. I faktycznie nie ma jakichś strasznych problemów z dojazdem. Też wierzę w ogóle, że ta dzielnica będzie się rozwijać też komunikacyjnie. Dlatego też jestem bardzo zadowolona i bardzo wdzięczna w ogóle Bogu za to pełne zaopatrzenie, za to, że w ogóle czasami nawet mam tak, że nie tylko ustanowię w modlitwie, ale chociaż nawet pomyślę i już się rzeczy dzieją. I chwała, chwała Jezusowi Chrystusowi za to pełne zaopatrzenie, za tą władzę, za tą w ogóle dobroć i miłość. Amen.